Dzień dobry Państwu. Chciałam z Państwem porozmawiać o tym, w jaki sposób język może oszukiwać Polaków. Proszę Państwa, przed Nowoczesną stoi wiele wyzwań. Chcemy zmieniać Polskę na lepszą, ale najpierw musimy przekonać do siebie wyborców. Musimy zatrzymać też PiS. Musimy zatrzymać PiS, żeby nie niszczył dalej naszego kraju, żeby nie niszczył Polski. Musimy uświadomić Polakom, jak PiS manipuluje słowami. Jak manipuluje językiem polskim, wykorzystując go jako narzędzie oszustwa. Wykorzystuje je tak mniej więcej jak przywódcy z czasów PRL-u, którzy mówili o zaplutych karłach reakcji. To jest ten sam rodzaj języka. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło znaczenie słów. Zmieniło znaczenie takich słów jak suwerenność, patriotyzm czy kompromis. Tworzy frazy, którymi przeciwstawia się przeciwników, często w sposób bardzo brutalny i manipuluje opinią publiczną. Gdy PiS mówi o suwerenności Polski, musimy w tym słyszeć dążenie do izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Musimy pamiętać, że działania PiS do tego prowadzą. Suwerenność Polski według PiS to droga eurosceptycznych Węgier Orbana lub dążących do Brexitu Brytyjczyków. To Polska, która nie podziela wartości Unii Europejskiej. To Polska na peryferiach Europy. Patriotyzm, to, tak jak rozumie to PiS, to często jest nacjonalizm, to jest strach przed obcymi. Nowoczesny jest bliski inny rodzaj patriotyzmu. Nowoczesny bliski jest nowoczesny patriotyzm, czyli silna Polska w Europie. To na pewno nie może być ksenofobia. Gdy PiS mówi o czymś, że jest ustawą naprawczą, to mamy pewność, że PiS na pewno coś chce zepsuć. Dwie ustawy naprawcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego omal nie sparaliżowały prac Trybunału. Trzeciej ustawy naprawczej Trybunał Konstytucyjny może już nie przetrzymać. A tym samym może nie przetrzymać polska demokracja. Anarchia sądu w przemówieniu prezesa to nic innego jak pogarda w stosunku do niezależności władzy sądowniczej. Tak samo jak słowa o kolesiach, o zespole kolesiów wobec sędziów Sądu Najwyższego. O przemyśle pogardy, o słowach, o mowie nienawiści jeszcze wczoraj mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości, ten sam, który krzyczał o opozycji, że to komuniści i złodzieje. To przechodzi im bez problemu przez gardło. Temu samemu człowiekowi, który mówi o komunistach i złodziejach, o przeciwnikach politycznych, mowa o przemyśle pogardy. Establishment, ulubione słowo Prawa i Sprawiedliwości. Establishment to pogardliwe określenie wszystkich tych, którzy nie wierzą w objawioną prawdę Prawa i Sprawiedliwości. To określenie tych, którzy są dumni z ostatnich 26 lat Polski. Z Polski w Unii Europejskiej i w NATO. Tych, którzy tworzą sukces gospodarczy Polski. Ale również to słowa dotyczące dziennikarzy, naukowców czy prawników. Wszystkich ich PiS określa pogardliwie establishmentem. Prawda smoleńska. Następne hasło ulubione Prawa i Sprawiedliwości. Prawda smoleńska to tak naprawdę nic innego jak kłamstwo w imię wyznawców jedynej prawdy PiS. To manipulacje Macierewicza. To kłamstwa, których dostarcza nam nieustająco. Słowo kompromis oznacza dla PiS narzucanie woli większości mniejszości będącej w opozycji. Pakiet demokratyczny. Pamiętają Państwa słowa pakiet demokratyczny? Czym się okazał pakiet demokratyczny? To 5 minut dla klubów w ważnych ustawach, które są stanowione w tym Sejmie. To 9 minut dla Nowoczesnej do skomentowania 10 godzin tyrad ministrów, którzy omawiali 8 lat rządów PO-PSL. To niemożliwość zadania pytań w komisji dotyczących sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To reasumpcja głosowań w komisji, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra to głosowanie.
To Prawo i Sprawiedliwość nazywa pakietem demokratycznym. Nazywa też udzielanie głosu we wnioskach formalnych według widzimisię marszałka. Tak wygląda według PiS demokracja. Niezależna prasa, niezależne media. To według PiS tuba kreująca równoległą rzeczywistość, jak w wiadomościach TVP. To groźba repolonizacji mediów, które oznaczają nic innego jak nacjonalizację mediów publicznych. Ostatni audyt stanu państwa, a przynajmniej to, co oni nazwali audytem, było niczym innym jak donosem. Donosem pełnym półpraw, który nigdy nie pozwoli rzetelnie ocenić 8 lat rządów PO-PSL. A dobra zmiana? Dobra zmiana okazała się sennym koszmarem Polaków, stającym się niestety rzeczywistością. Nie możemy pozwolić, by Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało piękno i bogactwo języka polskiego do manipulowania Polakami. Zasługujemy na więcej, na język bez fałszu i mowy nienawiści, na lepszą Polskę, której można zaufać i która nam ufa, na dumę z dokonań Polaków, na przywrócenie słowom ich pierwotnych znaczeń, które im zabrało. Proszę państwa, jesteśmy w Łodzi. W Łodzi, w której urodził się Julian Tuwim. W Łodzi, o której poświęcone są kwiaty, poemat Kwiaty Polskie Juliana Tuwima. Posłużę się cytatem z tego wiersza. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Dziękuję państwu.